Niemcy są największym partnerem gospodarczym Polski. Gdy chcielibyśmy i życzymy sobie tego, aby stosunki polityczne polsko-niemieckie były na równie dobrym i wysokim rozwojowym poziomie, jak właśnie stosunki gospodarcze. 110 miliardów euro wzajemnej wymiany handlowej to jest imponujący wzrost. Rejestrujemy również rok do roku i rok 2018 był kolejnym rekordowym, jeżeli chodzi o wzrost w tej wzajemnej wymianie handlowej o kolejne 10%. To szczególnie ważne w czasie, kiedy gospodarka nieco spowalnia. To nasz największy partner i chcemy, aby te dobre więzi dalej się mogły rozwijać. Z naszej strony to, co jest ciągle przedmiotem naszej troski, to istnienie barier pozataryfowych, tych ograniczeń pozaprawnych, które sprawiają, że polscy przedsiębiorcy mają znaczne trudności w wchodzeniu na niemiecki rynek. Słynny, wielokrotnie powtarzany styropian, który spełnia wszystkie europejskie wymagania, ma kłopoty z tym, aby znaleźć się w sieciach sprzedaży w Niemczech. Okna, kolejny gorący temat i takich produktów jest wiele. O tych barierach pozataryfowych będziemy rozmawiać. Przygotowaliśmy solidny raport w tej sprawie. Będę go przekazywać panu ministrowi, będę go także przekazywać i dyskutować o nim na spotkaniu w jednym z ważnych niemieckich think tanków zajmujących się polityką międzynarodową. Więc ważny moment, okres spowolnienia gospodarczego przy jednocześnie dwóch bardzo ważnych wzajemnie partnerach gospodarczych to dobry moment, aby rozmawiać o tym, jak te bariery znosić, abyśmy w czasie spowolnienia wykorzystali ten czas dla tego, aby gospodarki wzajemnie nie spowalniały.